chcę dzisiaj mówić dalej w naszym cyklu Czy wiesz, co masz? Mam dzisiaj ósmą część. I chcę dzisiaj mówić do Ciebie o tym, a co chciałaś powiedzieć coś dzisiaj? A, nie. Chcę dzisiaj do Ciebie mówić o tym, że masz w sobie świętość, że jesteś święty. I teraz chciałbym, żebyśmy podeszli do tego fundamentalnego nauczania w sposób absolutnie otwarty. Dlaczego? Dlatego, że ja powiedziałem wam kilka minut temu, że z biegiem czasu, jak się nawróciłeś do Boga i chodzisz z tym Bogiem, to bardzo dużo różnych fundamentalnych rzeczy zostaje z ciebie wykradanych. Bo jesteś skupiony rzeczywiście na biegu do przodu. Rozumiesz? I to jest tak, jak ktoś już rozpozna w sobie dużo siły, jakiś tam sportowiec rozpozna dużo siły, już się wprawił, już się roztrenował, już biegnie do przodu i zapomina o tym na przykład, że musi systematycznie jeść. I tak sobie na przykład zapomni na tydzień. I wiesz, co się dzieje po tygodniu, jak opuści tylko jeden posiłek. Jeden posiłek niech opuści. Niech z pięciu posiłków zrobi sobie cztery, to po tygodniu on zacznie tracić siłę. Czy w ogóle można otworzyć, jak nie ma włączonej tej klimatyzacji, żeby to otworzyć chociaż troszkę, niech tutaj będzie jakiś przewiew minimalny chociaż. I chciałbym, żebyśmy do tego podeszli na tyle poważnie, żeby zbadać, czy rzeczywiście nam nie ucieka to. Bo może ucieka. A może, tak jak było w środę teraz, wielu z was, jak głosiłem to, co głosiłem, było w pewnym sensie zdziwionych. Było zdziwionych, że głoszę to, że mówię w ten sposób. A ja wam po prostu powiedziałem, jak ja się spotkałem z Bogiem. I z jakim ja się Bogiem spotkałem. Jaki był mój początek. Zaraz to będzie na ten, więc sobie po prostu to przesłuchajcie. I też to, o czym teraz mówię, to jest wynik tego, z czym ja się spotkałem. Ja tylko pokrótce przypomnę, ja poznałem Jezusa, znaczy inaczej, ja się dowiedziałem, że jest Bóg na podstawie Ewangelii Jana 3,16. Że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja się wtedy dowiedziałem, o, jest Bóg, jest Bóg. I teraz ta myśl krążyła we mnie ze 3 miesiące. Jak ja pojechałem do Sztumu, tam do więzienia, to tam narodziłem się z Bożego Ducha. Ale narodziłem się z Bożego Ducha nie rozważając ten werset, tylko rozważając zupełnie coś innego. Wiecie, co ja siedziałem w Sztumie i rozważałem? Ja rozważałem przypowieści Salomona. I doszło do mnie słowo, które brzmi w ten sposób. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, a poznanie świętego to rozum. I to uderzyło we mnie jak młot. To we mnie uderzyło. Rozumiecie, o czym mówię? Bo powiem wam coś. Oryginał hebrajski tego słowa, bojaźń, jest straszny. W Grece to jest phobeo i oznacza lęk. I to już jest duże. Bojaźń Boża. Kiedy mówimy, i tam jest phobeo, lęk, normalny lęk. Czy fobia? Tak, dokładnie. Tak, i tutaj, i to po grecku brzmi nie za słodko. A po hebrajsku to jest tysiąckrotnie gorsze. Bo to słowo bojaźń po hebrajsku oznacza terror. I oryginał tego tekstu brzmi w ten sposób. Pierwsza mądrość, dwukropek, terror Jahwe. I tego uczyli Żydów od dziecka. Rozumiecie, dlaczego Żydzi bali się wymawiać imienia Jahwe? Dlatego. Dla nich Jahwe, rozumiecie, to jest bardzo ważne, żeby to pojąć, to była absolutna siła i nie można było
tego w żaden sposób podejść, zagiąć, wymusić coś na tym, załatwić coś sobie u tego. Dlatego, nie wiem, czy zauważyliście, ale w Starym Testamencie bardzo rzadko, to są jakieś mikroprocenty, że się pojawia słowo diabeł. A wiecie dlaczego? Bo dla Żydów diabeł był taki. I demony też były takie. Bo oni uważali, że największym terrorystą we wszechświecie jest Jahwe. Tak uważali Żydzi. I coś wam powiem. Oni się w ogóle nie mylili. I teraz ten Jahwe, żeby mógł skomunikować się bezpośrednio z duchem człowieka, to musiał przyjąć postać człowieka. Żeby jego można było przeczytać jako miłość, to on musiał przyjąć postać człowieka i zrobić miłosny ruch, czyli umrzeć i wstać z martwych. Rozumiecie? Ale to w ogóle nie zmienia postaci rzeczy, że ten Bóg to jest taka straszna postać. Uważam, że każdy chrześcijanin musi do tego dojść na swojej drodze. Ja się akurat na tym nawróciłem. Powiem szczerze, że poczytuję to sobie za wielki zaszczyt, że się tak nawróciłem, dlatego że ja uważam, że miałem dużo mniej roboty. Bo jak się człowiek nawraca, dlatego że w jego życiu stało się jakieś dobro, na przykład został uzdrowiony, uwolniony, to człowiek ten z natury, od początku, zaczyna poznawać Boga od tej strony. I potem mamy takie kwiatki w kościele dziwne. Bo ludzie podchodzą potem do grzechu w ten sposób, a przecież to nie jest aż tak ważne, że ja nie zrealizuję prawdy Bożej, przecież Bóg jest miłością. Tak, Bóg jest miłością, niewątpliwie. Tylko musisz zrozumieć, że to jest jedna z jego odsłon. To jest taka odsłona. Przyjazna dla środowiska. Rozumiesz? Bo tak jak robiliśmy teraz nagranie z Agatą i z Basią, to ja powiedziałem, że łaska, czas łaski to jest jakiś odcinek rzeczywistości. Pamiętacie, że był czas przed łaską? Pamiętacie to? Czas przed łaską? A czytacie dobrze Biblię, to wiecie, że będzie czas po łasce. Pamiętacie? Bo ten Bóg, który umarł za nasze grzechy jako Jezus, ten sam Bóg jest napisany w Księdze Objawienia, że po zakończeniu tego eonu łaski, bo to się nazywa eon, czyli pewien okres manifestacji Bożej, to jest pewien okres manifestacji. Że teraz kiedy my się załapaliśmy w takim bezpośrednim życiu, to się załapaliśmy w taki eon. To do tego wagonu wsiedliśmy. Rozumiecie, o co chodzi? Do tego wagonu. To Abraham siedział w innym wagonie, a Noe to siedział jeszcze w innym wagonie. My akurat się na ten wagon załapaliśmy, ale potem to w ogóle będą też inne wagony. Bo tam jest napisane w tej Księdze Objawienia, i to pisze Jan Apostoł, który żyje w czasie łaski i świetnie rozumie Boga miłości. Świetnie wie, że Jezus umarł za jego grzechy i świetnie wie, że Chrystus stał z martwych. I jest wypełniony Duchem Świętym. To pisze Jan. To nie pisze jakiś starodestamentowy gość. To pisze Jan. I Jan pisze, że teraz, jak się kończy eon łaski, tak, to wracamy do pierwotypu. A pierwotyp jest bardzo nieprzyjemny. Dla tych, którzy nie przyjęli go jako Pana i Zbawiciela. To nieprzyjemna postać. Nieprzyjemna postać. Postać, na którą się nie można poskarżyć, której nie można zaskarżyć. Rozumiecie? Wiecie, jak ci oskarża jakiś sąd, to ty się odwołujesz, potem lecisz po tych odwołaniach, człowieku, skończą się odwołania, kasacja i inne rzeczy, w ogóle szalejesz z tym wszystkim, a tam nie ma do kogo. W ogóle rozumiecie to? Ja poznałem absolutnego Boga, tam się nie ma do kogo odwołać, nie ma się do kogo odwołać. Dlatego ja śmieję się z takich rzeczy, jak ludzie mówią, z Bogiem się pokłóciłem, z Bogiem się droczyłem, coś tam z Bogiem robiłem, ja mówię, co ty opowiadasz? Ty w ogóle, to jakim Bogiem? W ogóle
jakimś elementem wyobraźni swojej. No bo on mnie, bo on się tak droczył ze mną. Ja się z nim droczyłem, on się droczył. Ja mówię, to jeszcze, to, no to co, to wybacz mi grzechy, no to ci wybaczę. A ja jutro zgrzeszę znowu, ja ci znowu wybaczę. I wiecie, o co chodzi? Takie... Co to w ogóle za historia jest? To jest brak świadomości absolutu. To jest brak świadomości tego, że kiedyś... Że w ogóle rozumiecie, ludzie, że my mamy na 100% zagwarantowane tylko pojście do nieba. W ogóle rozumiecie to? Tylko to mamy na 100%. Na pewno pójdziesz do nieba, jak przyjąłeś Jezusa jako Pana Zbawiciela. To jest w ogóle... To jest ta łaska. Wziął cię, wciągnął w ogóle w siebie, zamknął kluczyk, kluczyk wyrzucił. Dziękuję bardzo. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? I z Chrystusem ja sobie w ogóle siedzę dzisiaj w okręgach niebieskich w moim duchu i po śmierci ja na pewno pójdę do nieba, choćbym nie wiem, jak narozrabiał. Ale znając absolut, to ja zrozumiałem inną kwestię. Jak ja będę grzeszył tutaj na ziemi, to ja będę ponosił konsekwencje moich grzechów. I ja nie będę mógł się... Panie, przebacz mi. Ludzie myślą tak, że Bóg im przebaczył, to się sprawy załatwiły. Nie rozumiesz tego. Bóg ci w ogóle już przebaczył wszystkie grzechy. Możesz nagrzeszyć oporowo i tak do nieba pójdziesz. Tylko za każdy z tych grzechów poniesie konsekwencje. Konsekwencje różne. Ilu nas tu siedzi wszystkich? Przecież weź teraz sobie, spójrz sobie w swoje życie. Nawróconego człowieka. Przecież ze względu na to, że popełniałeś różne grzechy, z pewnych spraw udało ci się wykaraskać, a z pewnych wiesz, że nie. I koniec. Musiałeś zamknąć pewne biegi życia i otworzyć nowe. Bo tamte biegi już były spalone. Już nie można było iść tamtymi drogami, bo już się to popaliło. Rozumiesz? Popaliły się te rzeczy. Popaliły się. Dlatego ja zrozumiałem bardzo dokładnie 21 lat temu, że jak ja mówię Jezus, to ja mówię absolut. A jak ja mówię absolut, to mi się nogi gną. I to jest bramka do wejścia w coś, co się popularnie nazywa świętość. Świętość. Rozumiecie? Świętość. Trzecia księga Mojżeszowa, 11 rozdział, od 44 do 45. Wersja podstawowa brzmi tak. Albowiem ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie plugawcie siebie żadnym płazem, który czołga się po ziemi. Bom ja Jahwe, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. To powiedział Bóg. I on nie zmienił zdania. I teraz ja znam wszystkie nowożytne nauki na te tematy. I te nowożytne nauki brzmią tak. Jak przyjąłeś Jezusa, jesteś święty. Amen. I w ogóle w to nie wątpię. Rozumiesz? Tak samo jak jestem zbawiony od piekła. Po prostu. To jest niewątpliwe. Co to znaczy, że jestem święty, jak przyjąłem Jezusa? Jestem, z uwagi na mojego odrodzonego ducha, oddzielony od ludzi, którzy pójdą do nieba, pójdą do piekła. Jestem od nich oddzielony, jestem inny. Absolutnie inny. Absolutnie inny. Różnię się od nich absolutnie. Oni mają martwego ducha, ja mam żywego ducha, jestem inny, czyli święty. Dlatego się mówi do ludzi, jesteście świętymi. Dlatego Paweł mówi, pozdrówcie, że tam wszystkich świętych ode mnie. Jesteście święci. Ale to jest odniesienie do jednego elementu i do niczego więcej. Ale ten werset, stary werset, mówi, albowiem ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym. I to jest cała konstrukcja. Uświęcajcie się.
uświęcajcie się, czyli tutaj jest napisane, aby wejść w jakiś proces. I potem wam pokażę, jak to działa w Nowym Testamencie. Ale to jest ten początek. Przeczytam wam pełny tekst z wersetu 45. Albowiem ja, Jahwe, jestem Bogiem waszym, bądźcie więc gotowi, aby zupełnie mi się oddać poprzez oddzielenie się od wszystkiego, co zaprzecza moim prawdom. Znakiem, że czynicie to, co wam mówię, będzie to, iż staniecie się takimi w swoim życiu, że będziecie wzbudzać cześć w oczach wszelkiego stworzenia, które się pojawi w waszym życiu. I nie stawajcie się obrzydliwymi w moich oczach poprzez przyjmowanie mnóstwa pozostałych spraw poza Bożymi prawdami, które są natury ziemskiej. Słowo płas, takie hebrajskie słowo płas, to było ciekawe słowo, bo tutaj było, nie będziecie jeść żadnego płaza. Dokładnie jest tam napisane, nie będziecie jeść czegokolwiek, co pełza po ziemi. Tylko że hebrajskie słowo określające tego płaza pełzającego po ziemi, to było słowo o tym, że jest coś obrzydliwego, co bezpośrednio całym swoim organizmem dotyka ziemi. Dlatego między innymi Mojżesz zakazał jedzenia płazów. Rozumiecie? To był zakaz rytualny. Płaz, wąż, żaba, bo oni nie rozróżniali gadów czy płazów. Dla nich Hebrajczycy nazywali płazami wszystko, co pełza po ziemi, czyli coś, co jest tuż przy ziemi, co się brudzi ziemią. I teraz Bóg mówi tak, nie będziesz jadł żadnego płaza. Czyli ty nie będziesz się, twoja świętość ma polegać na tym, że nie będziesz się zanieczyszczał czymkolwiek, co nie jest moją prawdą. Bo co nie jest moją prawdą, to jest ziemską prawdą. Bóg tutaj pokazuje, że są dwa źródła do powstawania różnych zjawisk, niebo i ziemia. I mówi, bądźcie świętymi jak ja, czyli ten, który te prawdy wam objawia prosto z nieba. Krótko powiedziawszy, waszą świętość będziecie realizować przez to, że będziecie działać w moich prawdach i nie będziecie działać w prawdach ziemskich. Będziecie przyjmować tylko moje wytyczne, a nie będziecie przyjmować wytycznych ziemskich. To jest świętość. Zobaczcie. To jest świętość. Czym są duchowe płazy? Wszystkim tym, co proponuje nam system tego świata, a co jest niezgodne z prawdą Bożą. To jest płaz. To jest coś ziemskiego. I teraz świętość polega na tym, że my nie żyjemy zgodnie z tymi ziemskimi filozofiami. My w związku z nimi nie żyjemy. Nie żyjemy. My mamy inne filozofie, inne idee. To czyni nas świętymi. Nie to, że przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To nie spowoduje, że będziemy podobni do Boga. To nie spowoduje, że będziemy się komunikować z Bogiem. Można się narodzić z Bożego Ducha i się w ogóle nie umieć komunikować z Bogiem. Ja znam chrześcijan, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, a oni w ogóle, ich komunikacja z Bogiem, to ja nie wiem, jak to się procentowo określa, co to jest za komunikacja. W większości przypadków jest to komunikacja z ich umysłem, bo ich życie na to wskazuje. Zresztą patrzysz na czyjeś życie i widzisz te życie. No. Te życie jest nieskuteczne, te życie jest ciągle problematyczne. Rozumiesz, o co chodzi? Przewracają się, człowieku, lata chodzą z Bogiem, non-stop się przewracają. Posłuchajcie, jak się dziecko przewraca, to jest normalna sprawa. Chodzi dzidzia, łup leży, łup leży, łup leży. To jest normalna sprawa.
Ale jak dorosły człowiek chodzi i się przewraca, to on ma coś albo z głową, albo ze swoim ciałem. To w ogóle coś ten człowiek ze sobą ma. Wyobrażacie sobie takiego człowieka? Idzie człowieku, łup, 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 popatrzył. Jak na dziecko to w ogóle nie zwrócisz uwagi, to jest normalne, osiupnęło, błoto wpadło, w dziurę wpadło. Na czterech chodzi, podarło się całe, rozumiesz, o co chodzi? Ale zobaczysz dorosłego faceta, który idzie na czterech cały podarty, rozumiesz, o co chodzi? Cały brudny, powiesz, nie no, coś z gościem nie w porządku. Przecież to widać, czy ludzie się uświęcają, czy się nie uświęcają. Chodzenie według Bożego standardu, według Bożych prawd, tak? Czyli przyjmowanie idei boskiej przy jednoczesnym odrzucaniu idei ziemskiej powoduje, no, że człowiek nie będzie się na przykład przewracał. A nie człowiek chodzi kawał życia z Bogiem, non-stop się potyka. Jak się, jeszcze raz mówię, jak się dziecko potyka, to jest normalne. Jak się dorosły non-stop potyka, to ma coś z mózgiem. Jak to? No nie widzisz przeszkód? No nie widzisz przeszkód, człowieku? No nie widzisz, że tu są kamienie? Że tu są ścianki? Że tu stoi słup? Rozumiesz? Przez to widać, czy ktoś się uświęca, czy nie. Nie można powiedzieć do kogoś, wiesz co, musisz mi uwierzyć, że ja się uświęcam. Ty musisz mi uwierzyć, uwierz mi, że jestem święty jak Pan. Ja mówię, jak ci mam uwierzyć, jak ty w ogóle nie umiesz żyć. Nie radzisz sobie z różnymi rzeczami. Nie potrafisz wziąć tego życia za rogi i sprowadzić go do parteru. Nie umiesz tego zrobić. No to jaki ty święty jesteś? Jahwe bez żadnego problemu bierze życie za rogi i sprowadza je do parteru. Amen. Ludzie, czytacie życie Jezusa. Czy tam jest napisane, że Jezus się potykał? No kurczę, no nie jest, no. No nie ma, no, że on się potykał. Szedł Jezus i się potknął. Wpadł w dziurę, złamał nogę, położył ręce, uzdrowił nogę, poszedł dalej. Nie ma takich zapisów. Nie istnieją takie rzeczy. Tak, nie ma, że on, to nie, i nie można powiedzieć, że on miał moc większą niż my, bo nie miał. Bo nie miał. Bo Jezus to był normalny chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym. To był człowiek wypełniony Duchem Świętym. To był człowiek, który musiał przez Ducha Świętego, podkreślam słowo, musiał przerobić swój umysł, bo inaczej do końca życia by rzeźbił krzesła. Rozumiecie? Do końca życia by siedział z Józefem i rzeźbił stoły i krzesła. A on musiał zmienić myślenie. On musiał odejść od standardów ziemskich. Przecież ludzie, odejście z domu, porzucenie zawodu, to już było odchodzenie od standardów ziemskich. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. On był dziwny. On był dziwny. Normalną rzeczą było, że Żyd w tym wieku, w którym był Jezus, powinien mieć żonę. No bo kurczę, powinien mieć żonę i już dzieci powinien jakieś mieć. A on nie miał. Czemu? On odchodził od standardów, nawet takich, które były dobrymi standardami, ale on nam przez to pokazywał najwyższą formę świętości. On powiedział, ja jestem taki kozak, że ja mogę nawet tutaj bez żony i bez dzieci. Rozumiecie? On to pokazywał. On był w ogóle odporny na opinię, odporny na władzę. On się modlił, ale nie modlił się, kiedy zaczynał się szabat w piątek o 16. On nie zaczynał się modlić w piątek o 16 na ulicach Jerozolimy. On tego nie robił. Rozumiesz? On szedł na górę i nie było go parę dni. Parę dni go nie było. Siedział na górze. Rozumiecie? On, jak nie miała jego ekipa co jeść, to nie spanikował, tylko mówi, dobra, walniemy to inaczej. Ile macie ryb? Ile macie chlebów? Pomnożymy to, bo trzeba zjeść kolację.
Wiecie, dlaczego Jezus zrobił cud? Ja kiedyś rozmawiałem o tym z Bogiem. Mówię, Boże, powiedz mi, bo ja strasznie ciekawski człowiek jestem. Ja mówię, Boże, dlaczego to zrobiłeś? Po co to w ogóle była ta akcja? Wiecie, bo tam są dziwne akcje. Ta akcja z chlebem i z tymi rybami to jest bardzo dziwna. My się przyzwyczailiśmy do tego, wiecie, o co chodzi? Oto czytamy w Biblii, przeczytaliśmy tyle razy, o, Jezus rozmnażał chleby. Ale dlaczego rozmnażał chleby? A dlaczego Jezus chleby tam rozmnożył? I to nie to, że rozmnażał, tylko wtedy rozmnożył. Tam ewentualnie jeszcze raz mógł. Tam jest jakieś zapisy niepewne. Banalna historia, bo byli głodni. Nie po to, żeby coś pokazać, bo on był odporny na to. Dlaczego? Ja byłem kiedyś przekonywany przez takiego pastora, że to było po to, żeby zamanifestować Bożą moc. Ja mówię, brecisz. Bo ja mam dowody na to, że przychodzą ludzie do Jezusa i mówią, pokaż nam cud. I wtedy co dla niego za problem jest? Pyk, pyk, pyk. No i co? Jestem Mesjaszem czy nie? Zobaczcie. A on w ogóle stoi, ręce w kiermanie i mówi, nie pokażę wam nic. Jedynie zobaczycie cud Jonasza. Tak jak Jonasz był 3 dni w brzuchu ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni w krainie śmierci, a potem wstanie z martwych. To wam pokażę. Czemu on cudów im nie narobił? Dlaczego im nie narobił? Bo Jezus miał wywalone na to. Rozumiecie, o co tu chodzi? To nie był cudotwórca. To nie był magik. Jemu nie zależało na takich sprawach. Jezus rozmnożył chleb i ryby, bo miał głodnych ludzi. I trzeba było zjeść kolację. Dlatego jak potem idą za nim, to się odwraca do nich i mówi, co? Wiecie, dlaczego za mną idziecie? Nie przez te cuda i znaki, tylko dlatego, że chleba wam dałem. Jeszcze im pokazywał ich intencje. Mówi, co? Rozmnożyłem chlebek. Co? Macie krzywe intencje. Idziecie dlatego za mną, bo myślicie, że będę was karmił. Dobry był. Rozumiecie? Dobry był. Nie uzdrawiał ludzi, dlatego żeby pokazać Bożą moc. Uzdrawiał ludzi, bo ludzie byli chorzy. Chorzy byli. A on był jak ojciec i chciał ich uzdrowić, bo wiedział, że choroba jest niszcząca. Jak ktoś był chory choćby raz w życiu, to naprawdę był chory. Nie to, że miał katar, tylko był chory. To wie, jaką tragedią jest choroba. Rozumiecie? Jezus nie wskrzeszał z martwych, żeby manifestować Bożą moc. Jezus kilka razy wskrzesił z martwych dlatego, bo mu się szkoda zrobiło rodziny człowieka. Zauważyliście to? Każde wskrzeszenie Jezusa jest związane z tym, że jakaś jego cielesna rodzina, tak, cierpiała do tego stopnia, że Jezus nie mógł na to patrzeć. W ogóle masa ludzi umierała, a Jezus ich nie wskrzeszał. Dlaczego? Bo był święty. Czyli myślał w kategoriach bożych i nie dotykał kategorii ziemskich. Tam trup się słał gęsto w tamtym czasie, rozumiecie, o co chodzi? Trup się słał gęsto, ale Jezus nie chodził i nie wskrzeszał. Jezus się był powodowany tylko miłością do człowieka. Tylko miłością do człowieka. Tutaj siostry płakały za Łazarzem, tam jakaś kobitka biedna syna pochowała. Wiecie, co to znaczy pochować syna? Wdowa pochowująca syna. To znaczy, że ona by prawdopodobnie umarła z głodu w najbliższym czasie, stałaby się żebraczką, nie byłoby jej komu utrzymywać. To były takie czasy. To nie były takie, że ona miała emeryturę z ZUS-u. I jeszcze jej ZUS pokrył pogrzeb. Wyłożył 5000 na pogrzeb. Nie. Ona za ostatnie pieniądze chowała syna, jej groziła śmierć głodowa, to Jezus poszedł i jej wskrzesił syna. Rozumiecie? Czyste akty miłosne. Czyste, proste akty miłosne. Żadnej chęci splendoru, nic.
zero spożywania płaza. Jezus nie jadł płazów. Nie dotykał elementów ziemskich. Oni mówili, chodź, królem będziesz, zrobimy cię królem. Rewolucję zrobimy, posadzimy cię na tronie. On mówi, człowieku, nie o to chodzi, nie o to mi chodzi w tym wszystkim. Jak to nie o to chodzi? Nie, no nie o to mi chodzi. Mam inne plany, mam inne koncepcje. Skąd? Stamtąd. Święty ma stamtąd koncepcję, a te koncepcje go nie ruszają. On wykorzystuje te rzeczy, jeżeli są mu do czegoś potrzebne, aby realizować tamte. Nigdy intencyjnie. Nigdy intencyjnie. Nigdy intencyjnie. Nigdy. 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 Uważam, że każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek powinien mentalnie wyprawić sobie pogrzeb. Rozumiesz? Chcecie utwierdzić waszą wiarę? Przywalcie wasze nekrologi w internecie. Umarłem w tym i w tym dniu. Proszę nie dzwonić. W sprawach ziemskich. Kreska. Inna barwa. Narodziłem się w tym i w tym dniu. Nowy człowiek, nowe imię, nowa funkcja. Proszę dzwonić, jak chcecie pogadać. Rozumiesz? Egipcjanie, nie dzwońcie. W sprawie Egiptu. To już pod spodem numer. O co chodzi? O głębokie zrozumienie świętości. 1 Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Wola Boża. To jest Nowy Testament już. Wola Boża. Bóg tego chce. To jest ten sam Bóg, co wcześniej mówił o tych wszystkich sprawach, co wam czytałem przed chwileczką. Jemu się to nie zmieniło. Tu nie jest napisane, że wolą moją jest, abyście przyjęli objawienie, że jesteście świętymi z uwagi na to, że Jezus w was zamieszkał. Uświęcenie, czyli proces pozyskiwania świętości rozciągnięty w czasie. Wola moja, mówi Bóg. Przyjaciele, uświęcenie w przeciwieństwie do usprawiedliwienia jest sytuacją ustawiczną. Usprawiedliwienie to jest akt jednorazowy. Jeden raz zostałeś usprawiedliwiony w momencie twojego nowego narodzenia. Uświęcenie zaś jest procesem, który się rozpoczął w tym momencie. Te słowo uświęcajcie się w tej trzeciej księdze mojżeszowej, 11 rozdziale, to jest kadosz. Kadosz. Modlisz się czasem tak. Kadosz. Przygotowanie, oddanie się, odłączenie się, oddzielenie się, zrobienie ze sobą czegoś, co spowoduje, że będzie się budzić cześć w ludziach, którzy nas otaczają. Kadosz. Kadosz przez ku. Zobaczcie. Bóg mówi, musisz całkowicie się wyizolować mentalnie od filozofii tego świata. Wtedy wejdziesz w taką relację ze mną, że każdy twój kontakt z tym światem będzie czytany przez ten świat tak, jakby się spotkali z Bogiem samym. Z Bogiem! Ludzie, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem.
to trzeba rozumieć. On chce, żeby świat w nas widział bogów. Ale żeby świat w nas widział bogów, to my musimy być wolni od mentalności tego świata. Rozumiecie? Kadosz. Musi nas to przenikać. Święty. Nie możemy tego słowa traktować jako takiego słowa, którego używamy w czczeniu Boga. Nie możemy tego uważać za takie słowo, że święty to jest taki idealny. Święty to nie jest ideał. Ja w ogóle nie uważam, żeby Jezus był idealny. Rozumiecie? Ja uważam, że był absolutny, ale nie idealny. Jezus miał, bo o co chodzi? Słowo ideał pochodzi z filozofii ziemskiej, przyjaciele, nie niebiańskiej. W ogóle nigdzie nie spotkamy w Piśmie Świętym sformułowania, byśmy byli idealni. W ogóle nie istnieje takie coś. Co to znaczy idealny? Posłuchajcie. Idealny to znaczy w 100% zgodny z ideą. Czyli są jakieś idee tutaj na ziemi i teraz ktoś idealny to jest ktoś w 100% zgodny z tymi ideami. No więc widzimy, że Jezus nie był zgodny z tymi ideami. Tak? On miał w ogóle te idee, nie wiem, idea płacenia podatków. Podatek dwudrachmowy. Taki był między innymi przez Rzymian narzucony. Zaraz podejście i teraz co to jest? To jest idea. Ziemska idea, tak? Przychodzą do Jezusa po podatek dwudrachmowy, a ten w ogóle pokazuje ideę przeciwną. I mówi do Piotra tak. Piotrze, czy synowie królestwa powinni płacić podatki, czy nie powinni płacić podatków? Rozumiesz, że to jest pytanie retoryczne. A bo co? Bo to jest idea ziemska. Ale mówi, żeby się do nas nie przypieprzyli, to idź, zarzuć wędkę, złów rybkę i tam wyciągnij stater. Czyli tam 500 zł. No. Masz im zapłać. Górką im daj. Rozumiesz, o co chodzi? Po 2 drachmy, tak? Drachma to było około 150 zł. Tak? To miał 300. A ten mu stater kazał wyciągnąć, to było wartości 500 zł. Daj im górką. Daj im po królewsku. Rozumiesz, o co chodzi? Rzuć im. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? Wiesz, co to jest? To jest tak, jak król jedzie karetą, czy tam niosą go w lektyce i wyrzuca złoto, rozumiesz? A pospólstwo się na nie rzuca. A on ma tylko skrzynkę ze złotem i chlup, chlup, chlup. Dokładnie. Tutaj 300 mieli zapłacić. On mówi do Piotra, iść tam złowisz rybkę, to tam akurat w ogóle znajdziesz 500. Daj im górką, niech się od nas odchrzanią, bo my nie stąd, Piotrze. Co robi? Używa techniki ziemskiej, tak, żeby sobie utorować drogę, ale nie szanuje tej idei, tak, którą realizuje, bo nie jest idealny. Robi coś, ale nie dlatego, że to jest słuszne. Z punktu widzenia nieba, bo niebo ma wywalone na to. Rozumiecie? To jest mądrość. Mądrość dla tego mistrza. Mądrość mistrza. To powoduje, że człowiek jest w stanie myśleć naprawdę konstruktywnie i nie być potępionym. Bądźcie świętymi. Hayah kadosz. Czyli zaistniejcie i wyraźcie się jako święci. Bądźcie świętymi. Czyli zaistniejcie i wyraźcie się. Czyli muszą to zobaczyć w was. Hayah kadosz. To słowo czołgać się, tutaj jest takie fajne słowo, że nie będziecie jedli żadnego płaza, który pełza. Oryginał mówi, który się czołga.
I to słowo czołgać się, to znaczy w bardzo lekki, swobodny sposób poruszać się po powierzchni Ziemi. Świat proponuje nam lekkie, swobodne zasady. Rozumiesz? Leciutkie, swobodne zasady. On nam proponuje czołganie się duchowe. To jest, to po hebrajsku było lekko, zwinnie posuwać się całą powierzchnią ciała po powierzchni ziemi. To było czołgać się, czyli pełzać. Świat nam proponuje to. Mówi, to jest takie łatwe, takie... Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle, co ty się będziesz spinał na prawidłową postawę? Przecież po prostu ten odcinek możesz pokonać w tej prawidłowej postawie, ale możesz pokonać tak. Pokonaj go tak. To jest łatwiejsze. Rozumiesz? Jest, wiesz, idziesz i jest błoto. Jakieś błoto jest przed tobą. I teraz, kurczę, idziesz i teraz masz dwa wyjścia. Przejdziesz przez środek tego błota albo nadrobisz dużo drogi i ją miniesz. Wszystko jest zależne od tego, czy szanujesz buty, w których chodzisz. Rozumiesz? Jak nie szanujesz, to przejdziesz przez te błoto, przejdziesz, wrócisz takie brudne, postawisz, obtrząchniesz. Rozumiesz, o co chodzi? I już. Ale zostaje coś, rozumiesz? Ostatnio Agata miała przypadek, nie było mnie w domu, miała przypadek, że nasz sąsiad wszedł w gówno butem, wszedł na górę i te gówno zostawiał na wszystkich schodach. No, w związku z tym rozniósł się zapach gówna po całej klatce. Reszta, czy ten główny moduł gówna był na bucie i stał koło jego drzwi, przed drzwiami. Tak? Mniej więcej naprzeciwko naszych drzwi, no tam do 3 metrów cała tam ta impreza jest. Agata wyszła, sprzątnęła gówno z klatki, zapukała do sąsiada, wzięła but i mówi: sąsiedzie, gówno jest na bucie. Klatkę sprzątnęłam, ale bardzo proszę wstawić do domku, bo śmierdzi. Czemu? Bo to jego gówno, wiesz, o co chodzi. No, jego sprawa, oczywiście wziął, umył buta, wystawił, ale śmierdzi wszystkim. Wiesz, o co chodzi? Jego gówno śmierdzi wszystkim. I teraz jak człowiek nie ma szacunku w ogóle dla takiego swojego buta, to przyjdzie w takie gówno, wlezie, postawi, stoi. Zapomina, że to śmierdzi wszystkim. Jeżeli pełzasz w systemach tego świata, to śmierdzi wszystkim. Nie tylko tobie śmierdzi. Ty w ogóle się jakoś uodporniłeś, bo długo już pełzasz. Rozumiesz? Ale śmierdzi wszystkim, bo nie jesteś sam na tym padole. Bo ci się nie chciało mieć prawidłowej postawy i nadrobić drogi. Trzeba było nadrobić drogi. A potem nadrabiał drogę. Lepiej śmierdzieć. Lepiej być brudnym. Ale nie jesteś tylko ty brudny. Tylko przeszkadzasz żyć innym. Brak świętości ludzi wierzących przeszkadza rozwojowi Kościoła. To przez to, że ludzie się nie uświęcają, to Kościół nie ma należytych sukcesów, jeżeli chodzi o przyprowadzanie ludzi do Jezusa. Bo jest napisane, że to przez was poganie się gorszą. Przez was. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli przez nieuświęcony Kościół gorszą się poganie. Gorszą się, czyli nie chcą brać przykładu z tego Kościoła w temacie Królestwa Bożego. W innym temacie pewnie wezmą. Rozumiecie? Kiedyś taki człowiek ze mną rozmawia, mówi, wiesz, żyję w takim związku nieformalnym z kobietą, która nie jest wierząca. Jak ja mam jej głosić Ewangelię? Ja mówię, nie masz takiej możliwości. Jak? To jest niemożliwe, żebyś jej głosił Ewangelię. Ale może jest jakiś sposób. Ja mówię, nie ma. Bóg jest wszechmocny, ale nie w tym przypadku. To są właśnie tematy, gdzie wszechmoc Boga się kończy. Tu się kończy wszechmoc Boga. Rozumiesz, o co chodzi?
teraz posłuchaj, ale ludzie wierzący tak robią. Żyją w takim związku, w ogóle olali prawdy Boże, że nie powinni z tym niewierzącym tam siedzieć. Siedzą z tym niewierzącym, bo myślą, że on się nawróci kiedyś. Ja nie wiem, ja wam powiem coś szczerze, naprawdę. Ile można siedzieć z niewierzącym człowiekiem? No dobra, rok, dwa, trzy. No ale przepraszam, nie 30 lat, no. No 30 lat? Jeszcze może się kiedyś nawróci. No człowieku, no może wcześniej Jezus wróci, no. Już tak idąc po takiej linii logicznej, tak? No dobra, próbowałeś tam rok, dwa, nie nawrócił się, no tam głupci byłeś, no dobrze, w porządku. Twierdziłeś, że masz objawienie, nic nie wyszło, okej, okay, tak? No, ale pomijając, nie ma opcji, że człowiek jest, nie, że człowiek jest niewierzący i wierzący w związku. Teraz ten wierzący będzie szukał, jak jemu powiedzieć o Chrystusie. No i mówi mu, i mówi, chodzi za nim z Biblią, czyta Biblię. Tyle jej czytam Biblię, ona nie chce się nawrócić. Ja mówię, tumanie kurzu, tuman kurzu jesteś, po prostu, mój zrozum. Ona nie uważa, że jesteś jakimkolwiek świadectwem. Z przyczyn prostych, bo z nią żyjesz. Weź ją, zostaw. I dopiero jej zacznij głosić, to ona nie będzie chciała mnie wtedy słuchać. Ja mówię, no właśnie, widzisz. Bo ty kłamiesz. Tobie nie chodzi o to, żeby ona cię słuchała. Tobie chodzi o to, żeby z nią żyć. O to ci chodzi. Masz, olewasz tematy Boże. Olewasz to, że nie powinieneś w ogóle z nią się wiązać. Olewasz to, że w ogóle powinieneś dawać świadectwo. Olewasz te wszystkie rzeczy, a jednak próbujesz pełznąć, czyli w tym systemie tego świata działać i myślisz, że ty osiągniesz boską rzecz. No błagam cię. Zauważcie, że Jezus nigdy nie użył żadnej metody do szerzenia królestwa, która nie była metodą pasującą do świętej zasady. Nigdy się to nie zdarzyło. Na przykład nie został królem. Czy w ogóle wy wiecie, ile on by mógł teoretycznie osiągnąć, jakby został królem Izraela? Fizycznie? Ja kiedyś też z takim człowiekiem rozmawiałem, mówię, kurczę, gdyby Jezus został królem Izraela, ja mówię, to wszystko by się spieprzyło. Ale ty wiesz, ile on by mógł przyprowadzić ludzi do Jezusa, ja mówię, znaczy do siebie, ja mówię, nie wiem, ile mógł. Bo to jest tak jak myślenie, jakby prezydent był wierzący. Ale my nie mamy precedensów takich, że prezydent jest wierzący, to kraj jest wierzący. Wiecie o tym, że tak nie ma? To jest nieprawda. To jest nieprawdziwa historia. On może zrobić coś, jakieś rzeczy, ale nieprawda, że kraj przyprowadzi do Boga. Bo jeszcze nie zaistniało w historii chrześcijaństwa coś takiego jak zbiorowe nawrócenie. Pod tytułem, że nawrócił się kraj. Wiesz, o co chodzi? Nawrócił się kraj. Nie. On może rządy wprowadzić takie, taki król czy taki prezydent, które będą powodowały, że w państwie będzie dużo lepiej niż w innym państwie. Rozumiecie, o co chodzi? Podatki, polityka, wszelkiego rodzaju działania inne, to on to zrobi. Rzeczywiście, będzie lepiej ludziom. Bo jak jest święta osoba na tronie, no to kurczę, wiadomo jak jest, nie? Ale to nie oznacza, że się będą ludzie rodzić na nowo. Masowo. Bo jakoś mamy odwrotną sytuację, że w ogóle jak załóżmy w Chinach, tak, chrześcijaństwo było oficjalnie zakazane, tak, to się rodzili masowo ludzie na nowo. Im większy docisk, w ogóle rozumiecie o co chodzi, tym się lepiej Kościół gdzieś rozwijał. Cisnęło państwo, cisnęło wszystko, był ścisk, dramat, człowieku rozumie o co chodzi, a oni się lęgli, człowieku jak króliki. Rozumiesz? Te słowo, że nie będziesz jadł nic, co właśnie czołga się po ziemi, to słowo ziemia, to jest erek, czyli przeciwieństwo nieba. Dlatego oni taką analogię tam podali. Filozofia ziemi, filozofia nieba. Przyglądajmy się temu. Trzecia Mojżeszowa 27:8. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. Bądźcie, będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Jam Pan, który was uświęcam. Bóg uświęca za pomocą Jego prawd.
Czyli jeżeli chcemy być święci, to prawda Boża musi być numer jeden. Ty musisz być uparty jak muł. Jest prawda Boża jakaś, jest jakaś zasada Boża, to bierzesz tą zasadę i patrzysz się w nią i mówisz, żebym nawet miał umrzeć, to i tak to zrealizuję. Nie pójdę na łatwiznę, którą proponuje mi ten świat. I to jest uświęcanie. Tu nic więcej nie trzeba. Prawda, patrzę w tą prawdę. Aha, tak to jest. Wszystko we mnie jest inne niż ta prawda. Ale teraz ja jak muł będę parł do zrealizowania tej prawdy w swoim życiu. Jak muł. I nie pójdę na łatwiznę. Będą mi proponować po drodze różne łatwe rzeczy. Różne łatwe rzeczy. Czasami to będą takie święte rzeczy, tak zwane. Takie chrześcijańskie. Takie pomocowe. Rozumiesz? Dlaczego uświęcenie jest takie istotne? Pierwszy Tesaloniczan 4,3, tak jak już czytałem. Taka jest bowiem Boża wola, uświęcenie wasze. Uznajmy to jako Bożą wolę. To jest numer jeden. Uznaj to. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Gdybyś wtedy dokładnie słyszał Ducha Świętego, to pierwsza rzecz, którą byś usłyszał, tak, to byś usłyszał, uświęcaj się. Panie, co mam robić? Uświęcaj się. Oczywiście większość z nas niestety była w takim stanie, że nie mogła tego odebrać od Boga. Zaraz po nawróceniu. Zresztą nawet gdybyśmy odebrali, to byśmy nie rozumieli. Ale jest to pierwsza rzecz. Boża wola numer jeden do twojego życia. Bóg przede wszystkim chce, abyś był taki sam jak On. Przede wszystkim tego chce. Przede wszystkim. Bo On nie po to się z tobą zjednoczył, żebyś był inny. On chce, żebyś był taki sam. Taki sam. On jest postacią doskonałą. Więc nie można powiedzieć, że on jest zaburzony, bo chce, żeby jego dziecko było takie jak on. To nie jest tak jak z takim ziemskim ojcem. Ziemski ojciec może mieć wiele powodów, żeby jego dziecko było takie samo jak on. Rozumiesz? Ale Bóg to jest postać doskonała. Kiedy on mówi, bądź jak ja, to znaczy, że lepiej nie można. Lepiej nie można. Nie da rady lepiej. List do Hebrajczyków, 12:14. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Czytaliście to? To jest ważne słowo. Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt. Ja mam to w swojej Biblii pozaznaczane kwadracikami. Nikt. Nie ujrzy Pana. To słowo bardzo ciekawe. Ujrzy, to jest optanomai, czyli oglądać w widzeniu, widzieć coś, co się ukazuje. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś, kto się nie uświęca, nie ma prawidłowego objawienia Boga. Osoba, która się nie uświęca, widzi krzywo Boga. A skoro widzi krzywo Boga, to widzi też krzywo ludzi, widzi też krzywo samego siebie, widzi krzywo diabła, widzi krzywo demony i dlatego powstają fałszywe ruchy. Fałszywe ruchy powstają, bo się chrześcijanie nie uświęcają i dlatego nie oglądają Pana. Kiedyś człowiek taki do mnie mówi, ty, przecież ty jesteś wierzący i ja jestem wierzący. Dlaczego my mamy tak przeciwne objawienia? Ja mówię, a jak myślisz? Ja mówię, no któryś z nas się myli. Któryś z nas się myli? Ja się mogę mylić, albo ty się mylisz. No to, i on mówi, ale to taki był dosyć pokorny człowiek. Mówi, no to kto się z nas myli? Ja mówię, wiesz co, mamy 50-50 w tej rozmowie i teraz musimy wziąć co? Materiał dowodowy. Porównajmy moje działania i twoje.
Porównajmy moje życie i twoje życie. Porównajmy to sobie. Rozumiesz? Porównajmy. Ja mówię, jak porównasz, ocenisz, zadzwoń. Nie zadzwonił już. Ja mówię, oceń. Znasz mnie, ja jestem medialny człowieku, rozumiesz? Gwiazdorze, wszędzie się pokazuje. Proszę bardzo, masz tutaj materiał. Sprawdź. Kto z nas widzi Pana? Ja czy ty? Rozumiesz? Nikt, kto się nie uświęca, nie ujrzy Pana, czyli nie ma możliwości prawidłowo widzieć Boga. Czyli on widzi krzywo na poziomie proroczym, on widzi krzywo na poziomie oglądu rzeczywistości, która jest tutaj, w ogóle na tym świecie ogólnie. On krzywo widzi. Krzywo widzi. Krzywo. Ten werset nam pokazuje, że człowiek, który się nie uświęca, to jest człowiek nieskuteczny w praktyce. Zrozumcie, namaszczenie Boże, ono będzie działać bez względu na uświęcenie czy nieuświęcenie. Oczywiście siła jego będzie też różna, bo to też jest temat siły działania namaszczenia. Zawsze przez osobę uświęconą namaszczenie będzie działać silniej niż przez osobę nienamaszczoną. Ten sam rodzaj namaszczenia. Jednak namaszczenie bez względu na uświęcenie działa w życiu człowieka. Dlatego wielu chrześcijan jest zwiedzionych tym. Tylko że namaszczenie to jest pewien element mocy Bożej, za pomocą którego wykonuje się pewne rzeczy. Pewne rzeczy. Na przykład uzdrawiasz chorych dużo. I na przykład twoja głowa mówi tak, to znaczy, że ja blisko chodzę z Bogiem, a ja powiem, absolutnie bzdury opowiadasz. Ponieważ większość twojego życia leży w ruinie, a ty po prostu uzdrawiasz chorych. Bardzo dobrze uzdrawiasz chorych. Halleluja. Co się stało? Masz taką konstrukcję, że otworzyłeś się w tej dziedzinie szerzej niż inni ludzie, przyjąłeś namaszczenie i po prostu bardzo dobrze ci w tym idzie. Natomiast w pozostałej ilości, znaczy części życia idzie ci naprawdę słabo. Jesteś cienki jak żyletka w pozostałych sprawach. I teraz proszę cię, nie opieraj tak tematu, że ty masz super relację z Bogiem na podstawie tego, że uzdrawiasz chorych. No nie rób tego. Są ludzie na przykład odważni, ekstrawertyczni, odważni, oni idą, cały czas gadają, odważnie, wszędzie, rozumiesz? Ja takiego człowieka przyprowadziłem w więzieniu do Jezusa, on cały czas gadał. W dzień cały czas gadał, w nocy cały czas chrapał. Rozumiecie, to spał w celi obok, ja się w nocy budziłem, takie ściany na Białęce, takie ściany, człowieku, półmetrowe. Ja się budziłem, człowieku, bo on chrapał. W dzień gadał, w nocy chrapał, a jeszcze miałem z nim grupę spacerową. Potem nawet przez chwilę, jak tak jakoś się gorzej czułem, to ja nawet chyba mówię, żałowałem, że go do Jezusa przyprowadziłem, bo on ze mną cały czas gadał. Rozumiecie, chodził ze mną i gadał, i on wszystkim, on był, no już nieważne, co z nim było. Generalnie, chodzi o to, że on wszystkim mówił o Jezusie. Wszystkim mówił. Pamiętam, do łaźni idziemy. Idziemy do łaźni, jesteśmy w łaźni, a on człowieku wszystkim. Temu o Jezusie mówi, tego, temu o Jezusie mówi, temu o Jezusie mówi. Człowieku już, ja zanim się rozebrałem, to on już trzech ludzi zewangelizował w tej łaźni. Już trzem ludziom powiedział o Jezusie, a teraz posłuchajcie. Wchodzi druga grupa, a z drugiej grupy taki gość do niego mówi, mówi, i na całą to łaźnię leżysz mi dwie paczki papierosów pożyczyłeś ode mnie. Kiedy mi oddasz? Trzech zewangelizowanych. Wszyscy się dowiadują, że on dalej jara jak smok i że jeszcze nie płaci swoich długów. Co ciekawe, gość jest strasznie nerwowy. Rozumiecie, o co chodzi? Ten, co głosił tą Ewangelię, strasznie nerwowy. I do niego, dobra, tam za mnie mordę, coś tam. Leją się w tej łaźni. Ja mówię, trzech przyprowadził do Jezusa. Ja usiadłem, mówię, leje się w tej łaźni. Człowieku, pokrwawili się, wjeżdża ta, to się nazywa w więzieniu Atanda, czyli ta grupa w ogóle zbrojna tam do nas. Człowieku, wszyscy na ziemię. Ja mówię, kurczę, koniec po prysznicu, człowieku, bo to miał prysznic za parę dni teraz. Wiesz, o co chodzi? Lato, gorąco. Rozumiesz, wywlekli nas z tej łaźni. Ich cele dźwiękochłonne. Ja mówię, koniec. Głosił Ewangelię na moich oczach. Ten człowiek był, on, rozumiecie, ekstrawertyk, odważny.
Zero uświęcenia przy tym. Ja to na własne oczy widziałem, ja mówię, o Boże. I teraz ja w ogóle głoszę na tym oddziale kupę czasu, już dużo ludzi przyprowadziłem do Jezusa, tworzę pewne środowisko, rozumiesz, żeby tych ludzi też uczyć, założyłem tam w ogóle kościół i teraz, a on do mnie na nabożeństwa przychodzi, bo to moja owca to jest, wszyscy wiedzą na tym oddziale. Ja mówię, Boże, jak ja się z tego teraz mam tłumaczyć ludziom teraz, no, bo się teraz będę ja z tego tłumaczył. Ja się będę tłumaczył, jacy to my jesteśmy chrześcijanie, bo oni nie powiedzą to on. I co ja powiem tym ludziom ze świata? Bo on się nie uświęca, jak oni nie wiedzą, co to jest nie uświęca. Co ja im powiem? Oni mówią, to wy tacy jesteście chrześcijanie. Mówię, namaszczony. Ja potem po latach to takie artykuły zacząłem pisać. Namaszczony, zaburzony albo coś w tym rodzaju. Albo namaszczony, odklejony. Rozumiesz? Bo takich ludzi jest pełno w kościele. Namaszczonych, odklejonych. Coś ma odklejone w głowie. Bo tylko uświęcenie mu przyklei. Uświęcenie mu to przyklei. Bo jak on będzie namaszczony, odklejony, to wszyscy będziemy płacili pieprzoną cenę za to. Wszyscy. Ja i ty. Za takich namaszczonych, odklejonych. Rozumiesz? Tak, 2 kroki do przodu, 18 do tyłu. I potem znowu go zbierać trzeba z tyłu. I znowu na tobie leży odpowiedzialność, ale macie kościół, kościół przemocy. Wiesz? Ale jazda. No i teraz weź się tłumacz z tego. Rozumiesz? No ja tą akcję to mam przed oczyma. Ja wierzę, że mi Bóg pokazał tak bardzo, że tak powiem, naocznie tą rzecz, na tym chłopaku, no. Tutaj osobowość ekstrawertyczna, człowiek. Wiesz. Chrześcijanin, który nie uświęca się, źle widzi i źle słyszy w duchu. Źle widzi i źle słyszy. Prorocy, którzy się nie uświęcają, walą takie babole, że się w pale nie mieści. Tak, mówi Pan. I mówią, co ten Pan mówi. No ale oni odklejeni są, no. Bo się nie uświęcają. I potem Kościół zbiera tego konsekwencje. Nie wolno tego mylić. Namaszczenia z uświęceniem. I nie wolno tego zastępować. Mamy być namaszczenia z nasz kapie. Ale mamy być uświęceni tak, że błysk naszego życia będzie palił ludzi w oczy. Rozumiesz? Masz być taki uświęcony. Jak będziesz wchodził w pewne środowiska, na chwilę będziesz musiał częstokroć użyć jakichś metod chwilowego przykrycia światła, aby podejść bliżej. Ale to już nie jest temat dzisiejszy, bo to jest temat technik. Ale uświęcony musisz być. To twoja robota. I wiesz, o co chodzi? Nikt ci w tym nie może pomóc. Bo to jest tak indywidualne, tak prywatne, jak nowe narodzenie. Może ktoś ci głosić Ewangelię, ale ktoś nie może za ciebie wyznać Jezusa Panem. Ktoś nie może za ciebie pokutować. Ale może ci głosić Ewangelię, może moc uwolnić twoje życie, może demony powiązywać, ale to ty musisz pokutować. To ty musisz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tak samo jest z uświęceniem. To ty musisz się uświęcać. Ja podkreślam słowa pod słowo musisz. Dlaczego to podkreślam? Bo my jesteśmy, rozumiem, zawodowcami tutaj. Ja rozumiem, że to nie jest miejsce dla amatorów. Tutaj amatorzy przychodzą, ale oni mają stać się zawodowcami. Taki jest tutaj kierunek tej w ogóle naszej służby. No to mamy iść, szerzyć królestwo. Amen? No taka nasza robota jest. No. Ja rozumiem zawodowstwo. I teraz, jeżeli zawodowcy, to musimy być uświęceni. Tak jak sportowiec musi jeść prawidłowo i musi ćwiczyć prawidłowo. Inaczej to on może, wiecie, dobre chęci mieć tylko, ale to mu nie pomoże. Rozumiesz? Jakimś tam się będzie sportem amatorskim zajmował, gdzieś tamten. Ale to, a jak chce być zawodowcem, to do roboty, tak? Jak się uświęcać? List do Hebrajczyków 13:2. Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał.
Po pierwsze, Jezus uświęcił lud własną krwią, czyli pierwszy podstawowy ruch ku uświęceniu jest zrozumienie, że to, co powiedziałem na początku, mamy świętość w naszym duchu. My nie nabywamy tej świętości z zewnątrz. Dlatego wystarczy, że tylko my jesteśmy. Nie potrzebujemy żadnego środowiska przyjaznego uświęceniu. Rozumiecie? Narodziłeś się z Bożego Ducha? Masz wszystko, co jest Ci potrzebne, aby się uświęcać. Żeby się uświęcać, potrzebujemy trzech elementów. My, element centralny, zasady Boże, element numer dwa i zasady tego świata, element numer trzy. I teraz, jako punkt centralny, idziemy jak muły w zasady Boże, pilnujemy tego, rozumiecie, o co chodzi, przez cały czas rozwijamy się w rozumieniu tego, a z drugiej strony przeciwstawiamy się zasadom tego świata, które chcą na nas wpływać. Dlatego napisane cierpiał, bo uświęceniu przyporządkowana jest pewna forma cierpienia. Dlatego tak wielu chrześcijan nie chce się uświęcać, bo to jest wielokrotnie proces bolesny. To tak jak dzieci się garbią. Dziecko się garbi. Matka przychodzi, wyprostuj się. Siedzi proste, póki matka widzi. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, to trzeba tam mu coś przykręcić na plecy. Wiesz, o co chodzi? Prostuj się, prostuj się, prostuj się, prostuj się. To jest bolesne, to jest trudne. Jak idziesz na trening, na przykład ludzie mówią tak, ja wezmę sobie trenera osobistego, będzie mnie trenował na siłowni. Ja mówię, no dobrze, tylko wybierz jednego z tych dwóch rodzajów, bo są dwa rodzaje trenerów. Jeden to jest taki, któremu zależy tylko na pieniądzach, a drugi rodzaj to jest taki, któremu zależy na twojej kondycji. A którego powinienem wybrać? Ja mówię, a chcesz mieć kondycję? Chcę. To wybierz tego sukinsyna. Wybierz tego sukinsyna, co będzie stał nad tobą i się będzie nad tobą wyrzymał. Będzie jeszcze jedna seria, jeszcze, umieram, jeszcze. Nie słyszy, że umierasz, on nie słyszy. Umarłem, wskrzeszę cię. Rozumiesz? Dalej. I co? On ci pomoże osiągnąć sukces. Zgadza się, Marta? Taki jest potrzebny trener. Robert, masz takiego trenera, prawda? Ja raz widziałem. Rozumiem, to jest taki trener. A jest inny trener, który nie będzie cisnął. I nie będzie wtedy cierpienia. Ale to jest fałszywe uświęcenie. Posłuchaj. Fałszywe uświęcenie polega na tym, że się idzie na mikrokompromisy. A nieprawda? Nie możesz powiedzieć, nie potrafię, bo 3 minuty temu powiedziałem, że uświęcenie masz w sobie. A łatwiej, dobrze, bo 2 minuty powiedziałem, że będziesz cierpiał. Jak powiedziałem 2 minuty, musisz cierpieć, biorąc odpowiedzialność za swoje uświęcenie. To cierp wszystkiego dobrego. To rozumiem, to jest święte cierpienie. Cierp. Muszę, tak będę robił, tak będę. Nie chce mi się czytać Biblii. Co zrobię? Poczytam. Wiesz, o co chodzi? Nie chce mi się modlić. Normalna sprawa, że ci się nie chce modlić, módl się. Wiesz, o co chodzi? Nie będę dzisiaj mam taki zjazd emocjonalny, nie chce mi się wielbić Boga. Rozumiem, zacznij wielbić. Jak to zacznij wielbić? Normalnie. Jezus zwyciężył, ale ja nie chcę śpiewać, że Jezus zwyciężył. Ja chcę usiąść i popłakać nad tym, że jest mi źle. Ja rozumiem, mówi Bóg, w ogóle rozumiem. Wstanie, uwielbiaj. Uwielbiaj. Ale nie mam ochoty. Uwielbiaj. No to rozumiem, że nie masz ochoty. Uwielbiaj. Jak to? Bez ochoty uwielbiać to takie suche. Tak, na sucho uwielbiaj. Na sucho. Na sucho. Od razu mi się przypomina parszywa dwunastka. I Telisa Wallace. Obejrzyjcie sobie, jak robią inwazję na zamek faszystowski. I Telisa Wallace wchodzi. Rozumiecie? I taka Niemka stoi w ogóle sparaliżowana strachem. A on w tym ubraniu komandosa amerykańskiego z karabinem przewieszonym podchodzi do niej. Będziemy tańczyć. A ona mówi, ale tu nie ma muzyki. A on mówi, to mrucz. Człowieku, mistrzostwo świata. Rozumiesz, wjechali, rozumiesz, komandosi, a Teli po prostu chciał zatańczyć. No.
zanim ich wzięli do niewoli, to miał ochotę na tango. Rozumiesz? Jego nie obchodziło, że nie ma muzyki. Rozumiesz? Jego nie obchodziło to, czy ona ma ochotę. Mrucz, mówi Bóg. Mrucz, Jezus zmartwychwstał. Mrucz. A zobaczysz, co się będzie dziać. Uświęcenie stanie się udziałem twojej duszy. Nie chce mi się tego, nie chce mi się tamtego. Łamiesz to i cierpisz. Dokładnie. Mówi ktoś coś do ciebie, jesteś wkurzony na niego. On tu to wielki, o, wielki lider, będziemy tutaj wielki. Zrób. Zrób. Ciężko mi. Wiem. Ciężko mi też było w różnych sytuacjach. Ale uświęcenie postawiłem jako numer jeden, bo wiedziałem, że to jest wola Boga do mojego życia. Wola Boga, absolutu. To nie powiedział ktoś, tylko absolut powiedział do mnie. Chcę, żebyś się uświęcał. Do kogo ja się mam odwołać? Do składu desek, człowieku? Komu ja mam coś powiedzieć? Co ja mam komu powiedzieć? Bóg powiedział, uświęcaj się, oto wola moja. Oto wola, czyli ja tego chcę. Ja tego chcę. Absolut. A zatem musisz wierzyć, że masz uświęcenie w sobie i musisz uznać, że kiedy będziesz się uświęcał, będzie temu towarzyszyła różna forma cierpienia. I to jest normalna sprawa. Różna forma cierpienia. I tutaj znowu się kłania temat narzekania u ludzi. Ja teraz wam chcę pokazać w kontekście tego, co ja mówię, o narzekaniu. Zobacz, wiesz, że narzekanie to jest od razu zamykanie drogi na uświęcenie. Od razu zamykasz drogę. Chcesz się uświęcać? Nie narzekaj. Jesteś człowiekiem, który nie narzeka. Zapominasz słowa narzekanie. Zapomniałem. Rozumiesz? Bo co? Bo ja się uświęcam. Uświęcam się. Uświęcam się. Uświęcam się. Przez cały czas. I ostatni werset. Pierwszy list Piotra 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, miłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Uświęcasz się poprzez dwa główne nurty. Pierwszy opisałem przed chwilą. Posłuszeństwo prawdzie bez względu na cierpienia, które są spowodowane tym, co proponuje nam świat. A po drugie, przyjaciele, uczy nas Piotr, że to nieobłudna miłość braterska. Czyli do tego dodajemy relacje między świętymi. Nieobłudną miłość. Nieobłudną miłość. Nie miłość wyrachowaną, nie miłość, bo trzeba, tylko kocham. I czy tutaj się też pojawia cierpienie? Jak najbardziej się pojawia cierpienie. Kochani, jakże ja dużo przyjąłem uświęcenia przez moich cudownych braci i siostry, którzy byli tak trudni, jak przytulanie kurcze jeża, rozumiesz, w nazranioną buzię. Ale jakże ja się zacząłem uświęcać. Nie ma nic piękniejszego niż kolczasty brat w Chrystusie. Nic piękniejszego, nic skuteczniejszego, kiedy podchodzisz do jego życia, przytulasz go, rozumiesz, o co chodzi? I tak jakbyś przytulał kaktus. Im mocniej na niego przesz, tym bardziej cię rani. Rozumiesz? My, co to jest, Boże? A Bóg mówi, dobra, wytrzymaj tam, wytrzymaj w tym uścisku, zaraz zobaczysz, co ci zrobię. Dobra, Boże. Dobra. Masz jeszcze, a potem to wiesz, to jest, masz jeszcze jakiś kaktus? Bo jak zobaczysz, jak to działa, to potem modlisz się, w ogóle wiesz, mówisz, jeszcze jest jakiś kaktus, Boże, to ja bym chciał. Dlaczego? Bo przez przytulanie tych kaktusów
uświęcenie zaczyna się załączać w nim turbo doładowanie. Z doświadczenia to wiem. A Piotr powiedział to 2000 lat temu. Rozumiecie? Posłuszeństwo prawdzie, nieobłudna miłość bratnia. I jeszcze raz przypominam, że tutaj nie odgrywają żadnej roli stany emocjonalne. Rozumiecie? Nie przy temacie uświęcenia. One mają swoje miejsce w relacjach, we wszystkim, ale nie przy temacie uświęcenia. Nie przy temacie uświęcenia. Dlaczego o tym do Was mówię? Dlatego, że musimy być coraz skuteczniejsi. Jest to kolejna podwalina pod to, o czym będę mówił za 2 tygodnie. Chodzi o to, że my mamy być coraz skuteczniejsi. My musimy być profesjonalistami. Profesjonalistami. Profesjonaliści. Ja w ogóle kocham profesjonalizm, w jakiejkolwiek dziedzinie by to nie było. Czy wy wiecie, że masę problemów w Kościele znika, kiedy ludzie się uświęcają? Masę problemów znika. Nie takich problemów duchowych, takich problemów zwyczajnych. Zwyczajnych. Szedł, idzie, patrzy, wziął się, potknął się, bo nie wiem, wykładzina była od tego, co ona, wziął się, potknął. I powiem Ci, będzie, jak ktoś się uświęca i się potknie w jego kościele o tą wykładzinę, zerknie na to, przyjdzie i powie: Artur, słuchaj, z tą wykładziną coś jest nie w porządku, wiesz, ja się o nią potknąłem. Trzeba by może to zrobić, wiesz co, jak myślisz, może byśmy to ogarnęli. Ten, kto się nie uświęca, potknie się i on nie zobaczy, że się potknął i pójdzie. Wiesz dlaczego? On tego nie odbiera, że to jest jego własność. Tylko człowiek, który jest uświęcony, odbierze, że to jest jego własność. Tylko człowiek uświęcony. Człowiek nieuświęcony nie odbierze. Rozumiesz? Bo to trzeba by było tak. A, kurczę, nie, no umawiam się z kimś. Nie, no kurczę, nie mogę zawieść. Ale jak będziesz nieuświęcony, nie, to zawiodę, co nic nie stanie. Zawiodę. Uświęcenie, przyjaciele, to jest stawanie się jak Bóg. Zawiódł Cię Bóg? Nie zawiódł Cię. A nie masz parcia na to, żeby kogoś nie zawieść? Bo ja mam cholerne parcie, żeby nie zawodzić ludzi. Ja mam cholerne parcie na to, rozumiecie? Mam bardzo duże parcie, żeby ludzi nie zawodzić. Ja naprawdę jestem zdrowy psychicznie. Nie mam czegoś takiego, że sobie, kurczę, zarabiam w środku jakoś swojej duszy i ja się lepiej czuję, jak ja nie zawodzę. Absolutnie. Nie. Ja naprawdę w ogóle szanuję człowieka. Uważam, że człowiek jest godzien szacunku. Wiecie, czemu ja tak uważam? Dlatego, że w ogóle Bóg szanuje człowieka. Szanuje go. Na przykład daje mu wolną wolę, zgadza się z jego, kurczę, decyzjami. Rozumiesz? Jakiś szacunek dla tego człowieka jest. To nie jest pomiotło w jego oczach. Ja też chcę szanować człowieka. Ja też chcę szanować. Też chcę mieć takie coś w sobie, że chcę patrzeć na człowieka i widzieć go jako człowieka, jako kogoś godnego szacunku. Chcę tego. Zależy mi dlatego na tym, żeby się uświęcać. Chcę być jak Bóg. Jak Bóg chce być. Taki mam cel w życiu. I nie, jeszcze raz mówię, nie dlatego, żeby gdzieś się wyciąć poza to społeczeństwo, dlatego, przyjaciele, bo posłuchaj, im jesteś bardziej święty, tym w tym świecie możesz być przerzucany jak piłka ping-pongowa. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle ludziom świętym świat nic nie zrobi. Rozumiecie, o co chodzi? Nic, nic. Nic nie zrobi świętym ludziom Egipt. Nic. Możesz tam se chodzić, człowieku, rozumiesz, to wszystko będzie po tobie spływać jak woda po gęsi. Ty nie masz żadnego podłączenia do tego świata. Nic tam nie masz. Nie wywali korków, absolutnie. Absolutnie. A jak nie będziesz uświęcony, to ty się zahaczysz tam. Poszedł człowieku, on kawaler, poszedł ewangelizować. Ja ewangelizuję, ja będę ewangelizował. Ewangelizuję. Najbardziej lubi dziewczyny młode ewangelizować. Nie wiadomo dlaczego. Tak mnie Pan prowadzi.
Ja naprawdę słyszałem takie rzeczy masę razy. Pan mnie prowadzi, ja mówię, pokaż mi jeden rzecz, jeden raz, proszę Cię, jeden raz mi pokaż w Piśmie Świętym, jeden raz, że Pan kogoś poprowadził do tego, żeby ewangelizował jakąś wiekową grupę ludzi. Proszę, pokaż mi jedną rzecz. Różne rzeczy tam są, ale w ogóle na pewno nie to. Pan mnie poprowadził, bo ja tylko młode dziewczyny. On młode dziewczyny ewangelizuje. No. Taki był jeden pastor w jednym kościele tu w Warszawie też. On miał taką służbę, on w ogóle usługiwał w ogóle kobietom. Tak miał, on usługiwał kobietom. Był tam, ich było tam kilku tych pastorów, jeden z nich miał taką, on kobietom usługuje. No usługiwał tym kobietom bardzo dobrze. Terapię robił im tym kobietom. On miał takie prowadzenie od Pana, on się obnosił z tym człowieku, rozumiecie o co chodzi, terapię robił, różne rzeczy robił tym kobietom. I źle z tego wyszło bardzo. Na pewno nie wyszło z tego duszpasterstwo. Rozumiecie o co chodzi, miał takie prowadzenie. Nie miał prowadzenia normalnego, duszpasterskiego, takiego normalnego prowadzenia, gdzie są mężczyźni i kobiety. Tylko miał jedno, szczególnie to były pewne grupy kobiet. Tak, które są podatne na to. I jest napisane o nich w Piśmie Świętym, to jest ten rodzaj kobiet, to tylko, akurat tutaj to nie tylko chodzi o kobiety, tylko i o mężczyzn, bo to jest takie duchowe zjawisko, że są po prostu pewni ludzie, którzy całe życie się uczą, tak, a nigdy się do poznania prawdy dojść nie mogą. Są tacy ludzie, to już ich w ogóle Paweł rozpoznał. Mówi to w ogóle tych, w ogóle tam karć. W ogóle Paweł był dobry, ja to kocham go za to. Bo jak on widział, że jest jakaś grupa ludzi w kościele, tylko wierzących ludzi, że oni się tam wymykają spod kontroli Bożej, to tak, to było to tych karć, tak? Tych grom, w ogóle on takich słów używał, tak? Jak tam coś tam mądrzyli się przeciwko temu, to nie, to mówi, to kreteńczycy, mówi, zawsze ugarze, brzuchy opasłe, mówi człowieku w ogóle, to z niby nie można, tam mówi, nie. To wiecie, to o wierzących ludziach jest. To o wierzących ludziach. To Paweł, apostoł miłości też, taki. Ale on widział, że jak jest jakaś grupa i oni są przeciwko prawdom, to od razu ich nazwał. Mówi, to zawsze ugarzą, oni zawsze kłamią, narodowo to mają w ogóle. To mówi, trzeba ich uwolnić od tych duchów narodowościowych, od tego wszystkiego. To mówi, wszyscy ugarzą, bo on o duszach ludzkich mówił, rozumiecie? O duszach ludzkich, nie mówił o duchach ludzi. Ale chodzi, żebyście rozumieli, uświęcenie jest zabezpieczeniem przed światem, jest zabezpieczeniem przed zwiedzeniem. Zabezpieczeniem przed diabłem. Diabeł nie tknie świętego, bo nie może tknąć Jezusa. A diabeł patrzy na to, jak się zachowujemy, a nie na to, jak uważamy o sobie. Diabła nie obchodzi to, za kogo my się uważamy. Jak byliśmy w kościele zielonoświątkowym, ja oglądałem, taką dramę nam tam przedstawiali. Ta drama wyglądała w ten sposób, że wnieśli na podest krzesło, na krześle usiadł gość i to był taki chrześcijanin, który wszystko wie. I też był drugi gość, który grał diabła. I on tam sobie siedzi i on sobie wyznaje, mówi, diabeł mnie nie, tam w ogóle nie ma diabeł do mnie żadnego prawa, to jest tam w ogóle leś, ten diabeł, ja tutaj jestem w Chrystusie. I siedzi na tym krześle, i podchodzi ten drugi za diabła przebrany i tam wiąże mu sznurek przy tym oparciu, tak. A ten mówi, a co ty tu tutaj mi robisz? A nic, nic w porządku, wszystko jest okej. Okay. I tak chodzi wokół niego i tak go plącze tą linką wokół tego krzesła. A ten siedzi, nie, tam mówi w ogóle, to co ty mnie tutaj tego, kto ty w ogóle jesteś? No ja jestem diabeł, nie, jaki diabeł, ty jesteś cienki, tam w ogóle, ty w ogóle tam się nie nadajesz do niczego, ja jestem w Chrystusie. A ten mówi, nie ma problemu. Nie ma problemu. Wszystko mówił, tylko nie wstał z krzesła. Rozumiesz? Mówił, jaki jest wielki, mówił, jaki jest potężny, mówił, jaki diabeł jest cienki, ale cały czas siedział pupą na krześle. A diabłu nie przeszkadzało, co on mówi. Po prostu diabeł przyszedł i przywiązał swoją pętlę do krzesła. On nie przywiązał do niego, bo nie mógł. Przywiązał do filozofii, w której był ten człowiek. To krzesło to była analogia filozofii, w której on jest.
Jestem chrześcijaninem, mam w sobie Ducha Świętego, mogę tutaj siedzieć i nic mnie diabeł nie zrobi, bo to jest frajer, pała i w ogóle. A diabeł nie ma problemu. Ja do tej filozofii przywiążę linkę i cię tak zaplączę, kretynie, rozumiesz, że w ogóle będziesz do końca życia zaplątany. A przecież co? Trzeba było wstać, 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 a nie siedzieć i dyskutować z diabłem. Diabła interesują nasze czyny, a więc jeśli ty się uświęcasz, to on będzie widział, że ty postępujesz jak Bóg. I kiedy on będzie widział, że postępujesz jak Bóg, to wtedy ci zacznie odpuszczać, nie dlatego, rozumiesz, że on jakoś, nie wiem, będzie zdenerwowany, tylko dlatego, że nie będzie mógł ci dać rady, bo on Bogu nie daje rady. On tylko Bogu nie daje rady. Rozumiesz? Bogu nie daje rady. Więc jak ty będziesz się zachowywał jak Bóg, zachowywał, tak? Ludzie, jak ja przeczytałem na przykład takie, mieszkaj w kraju, dbaj o wierność. Takie słowo, nie? Ja w ogóle uznałem, posłuchajcie, że przyroda w tym kraju należy do mnie. Do mnie. Ona do mnie należy. To jest moje. Moje. Czy to oznacza, że ja zajmuję się Greenpeace czy innymi? Absolutnie nie. To nie o to chodzi. Ale o co chodzi? Powiem wam, o co chodzi. Ja na przykład będę szedł, to ja nie złamię gałęzi, dlatego że gałąź jest. Nie ja. Ja, żebym złamał gałąź, to musi mi to do czego być mi to do czegoś potrzebne. Albo przeszkadzać mi, to ja wytnę całe drzewo, jak będzie mi przeszkadzać, bo to jest moje. Ja uważam, że to jest moje. Skoro kraj jest mój, to moje są miasta, moje są wsie, moi są ludzie, moja jest roślinność, moje są zwierzęta. Co robię? Mieszkam w kraju, dbam o wierność. Jak nie muszę deptać trawy, to nie depczę. Jak mogę napluć na ziemię albo na klatkę, to napluję na ziemię. Bo przyjdzie moja sprzątaczka i będzie musiała po mnie sprzątnąć. To se napluję na ziemię, bo to wsiąknie. Jak leży śmieć, ja niejednokrotnie podnoszę śmieci i wyrzucam do kosza. Idę ulicą. Nie mówię, że ja się na tym zatrzymuję, bo jak ja nie mam czasu, to ja nie mam czasu. Są rzeczy takie, rzeczy takie, rzeczy takie. Są priorytety. Ale jak ja idę sobie na luzie i na przykład coś leży obok, ja to mam. Czy ja tego od kogoś wymagam? Ja nie wymagam tego od nikogo. To jest moje. To jest moje uświęcenie. Rozumiesz? To jest moja prywatna sprawa. Ja po prostu biorę ten kubek i wrzucam do kosza. Dlaczego ma leżeć na moim chodniku? A nie, no nie będę kopnę. Znaczy, ale dlaczego mam to zrobić? Pytanie, jaki powód? Co trzeba mieć w bani, żeby to kopnąć? Co trzeba mieć w głowie? Ja nie mam tego w głowie, żeby to kopnąć. Rozumiesz? Nienawidzę złośliwości, na przykład, żeby być złośliwym dla człowieka. Ten mnie tak, to ja mu tak odpowiem. Wywalę to złośliwość. Dlaczego mam to zrobić? Czemu mam mu to zrobić? Przecież on jest ode mnie słabszy. Ja pamiętam, wiecie co? Jak do mnie dotarła świadomość w ogóle, że ktoś jest słabszy, to jest słabszy. W ogóle, wiecie co? Ja trenowałem sporty walki i od kiedy pamiętam, wkładano mi do głowy, że mówię, że chwała wojownika jest wtedy, kiedy pokona kogoś silniejszego. Co to jest pokonać kogoś słabszego? Rozumiesz, o co chodzi? Co to jest, człowieku, ważysz 100 kg, człowieku, jakaś tam babeczka waży 50, chlasnąć ją w twarz. Chlasnij chłopa 120 kg w twarz, proszę bardzo. Zobaczymy, jaka moc Boża ci towarzyszy. Do niego idź. Rozumiesz, o co chodzi? Co to w ogóle za zrobić krzywdę, coś tam komuś, psa kopnąć, coś tam, w ogóle, rozumiesz, to nie mieści się to w mojej koncepcji świętości. Po prostu. Dlaczego? Bo ja widzę, jaki jest Bóg. Tam jest napisane, że on trzciny nadłamanej nie dołamie. Knota nadpalonego, tlącego się nie dogasi. Kurczę, to znaczy, że ja mam taki być. Okej, to ja idę w tą stronę, Panie Boże.
to ja będę ortodoksem. To będę ortodoksem. Tak sobie będę żył. Ja nie będę nikogo ciśnienia kładł, że tak też masz żyć. Żyj jak chcesz. Twoje uświęcenie, twoje klocki. Nie moje. Twoje uświęcenie, twoje nagrody w niebie. Nie moje. Każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym indywidualnie. Nie staniemy tam za gatą, nie staniemy z kościołem. Każdy człowieku w solóweczkę. Każdy będzie miał wyświetlony film w solówkę. Każdy dostanie listę. Rozumiecie? Mogłeś to zrobić, a nie zrobiłeś. Mogłeś to, a nie zrobiłeś. Mogłeś to, a nie zrobiłeś. Masz. Tak jak mówiłem ostatnio, 3 z 2. 3 z 2? Boże, a może 4? Nie. 3 z 2. Matematyka jest matematyka. Tyle wyrobiłeś. Tyle się uświęciłeś. Tyle zarobiłeś. Rozumiecie, o co chodzi? Jestem uczciwym Bogiem. Należy ci się to, to, to i to. A tamten ma tyle, bo tamten się uświęcał na maksa, bo był ortodoksem. Bo był najarany na uświęcenie jak szczerbaty na suchary. Bo nie kombinował. Bo nie wchodził w kompromisy. To zyskał więcej. Namaszczenie mogło silniej płynąć. Tak? Więcej wpłynął na królestwo. Więcej ludzi dotknął Ewangelią. A mi się wydawało, że ja jestem taki wygadany. No a on więcej dotknął niż ty. On swoim uświęceniem dotknął więcej niż ty. Bo on przez uświęcenie pomnożył namaszczenie. I ty miałeś namaszczenie długości metr, a on miał 70 centymetrów. Ale dlatego, że się uświęcał, to mu się zrobiło 1,40 m. I ta linijeczka była dłuższa niż twoja. I ty mogłeś tylko dotykać na metr, a on przez uświęcenie pomnożył namaszczenie i dotykał na 1,40 m. Rozumiecie, że to się opłaca? Chroni nas, tak? I czyni skutecznymi. I nie mieszajmy tego z tym, że się Bogu mamy podobać, bo Bogu się podobamy przez Chrystusa Jezusa, a nie przez uświęcenie. Bogu się podobamy przez usprawiedliwienie, a nie przez uświęcenie. Rozumiecie? Bogu się podobamy, bo przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tylko to jest podstawówka, w zasadzie klasa numer 0. Przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela to jest zerówka. W zerówce jestem. Dopiero tu się rozpoczyna proces. No oczywiście można być w zerówce. No kurczę, zawsze będziesz miał tą w niebie adnotację, że do szkoły się zapisałeś. Rozumiesz, o co chodzi? A że wszystkiego, czego się nauczyłeś, to gdzie jest wschód, zachód, północ i południe, rozumiesz? I rozróżniasz smaki i zapachy, no to wiesz. Taka robota w wieczności. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz czyścił silniki rakiet odrzutowych. Tak? A inni będą siedzieli za sterami. I podróżowali w czasoprzestrzeni, kurczę. Uświęcajcie się. Niech to się stanie w waszym życiu bardzo ważną kwestią. To nie przeszkodzi temu, żebyście szerzyli królestwo. To was wzmocni. To was uodporni na ten pieprzony świat. Rozumiecie? Staniecie się, kurczę, niezniszczalni. Wiesz, że jak cię grzech nie może dotknąć, to cię nic nie może dotknąć. W ogóle... Grzech to są pociski diabła. Jak jesteś odporny na grzech, to jesteś odporny na diabła. On nie może ci nic zrobić. Może tańczyć swój taniec idioty wokół twojego życia. Rozumiesz, o co chodzi? Taniec idioty. I nic więcej. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo przeniknęło każdego z nas, dotarło głęboko do każdego z nas. I spowodowało, że pokochamy uświęcenie, że ono stanie się dla nas czymś naprawdę ważnym, że ono stanie się dla nas informacją też o tym, jak można. Ojcze, ja wiem, że jesteśmy w bardzo różnych miejscach. Ojcze, ale też wiem, że dałeś nam wielkie posłannictwo, żebyśmy szli na cały świat i głosili Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Potrzebujemy tego, Duchu Święty. Potrzebujemy być jak Ty. Mamy to w sobie, Duchu Święty. Nie potrzebujemy tego brać skądś.
Ja modlę się teraz o każdego z nas, żebyśmy wykorzystali to na maksa, żeby ten potencjał, który jest w naszym duchu, został uwolniony na całą naszą duszę i ciało, żebyśmy byli ludźmi świętości. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Amen.